Dobry wieczór Państwu, witam po przerwie, witam także wszystkich internautów. Napalony na góry jak głodny na jedzenie, podczas gdy inni siedzieli w schronisku, pili piwo i wyczekiwali lepszej pogody, on się wspinał. Może dlatego, że przez 10 lat pracował pod ziemią w kopalni, przez następne już 50 sięgał nieba, wspinając się na najwyższe szczyty świata. Ma na swoim koncie nie tylko 10 ośmiotysięczników, świetne przejścia w Patagonii, Yosemitach, Tatrach, ale jest przy tym prawdziwym rekordzistą. Kto z Państwa na przykład był na szczycie Everestu co najmniej 5 razy? No nie widzę, nie słyszę, bo tak naprawdę nie ma Polaka, który pobiłby jego rekord. Z zamkniętymi oczami potrafi także wyjść na przykład na Aconcagüe, czy widokowo przepiękną Amadablan, na wierzchołkach których stawał, trudno sobie to wyobrazić, kilkadziesiąt razy, pozwalając poczuć także smak gór swoim klientom. Człowiek o żelaznej psychice i fenomenalnych genach. Podczas gdy inni tracą palce, u rąk, nóg, inne części ciała, a nawet rozstają się z życiem, on korzysta z jakiegoś wewnętrznego akumulatora. Nie pokonał go przymusowy biwak pod szczytem Everestu, bez namiotu, jedzenia, przy minus 35 stopniach. Oszczędzają go lawiny, ekstremalne temperatury i inne nieprzewidziane okoliczności. Jak widać, jego anioł stróż to profesjonalista, a jego serce, jak stwierdzili lekarze, bije nie 100, nie 200, a 250% sprawniej niż serce zwykłego śmiertelnika. Nic więc dziwnego, że rozkoszuje się smakiem gór intensywnie i nie zamierza przejść na doliniarską emeryturę. Napał wciąż ma zapał do chodzenia po górach. Całe szczęście, że na jego drodze pojawił się ktoś, kto postanowił pospiskować, czyli spisać dokonania naszego górnolotnego ku pamięci, dla inspiracji, owocem czego jest książka, wywiad rzeka, 40 lat życia w górach, więc trzeba będzie wkrótce dopisać suplement. Przed Państwem napał i kronikarz jego górskiego życia, Ryszard Pawłowski i Piotr Droszcz. Zapraszamy. Witam panowie. Scena należy do was. Zapraszamy. Dobry wieczór, Tarnów. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. To my się tutaj pozwolimy rozgościć na tym stoliku. Mam ogromną przyjemność tutaj przedstawić Ryszarda. Niektórzy, tak jak Boguś Chynek, tutaj główny organizator, przywitał go jako Ryszard Wielki. Już wiecie też, że zwany jest w środowisku napałem. Także takie dwie przeciwstawne, można powiedzieć, ksywki, ale obie bardzo celne. Dzisiejsza prezentacja nazywa się 50 lat, ma tytuł 50 lat w górach. Proszę Państwa, Ryszard otrzymał w ubiegłym roku taką bardzo prestiżową nagrodę Superkolosa. Ja wtedy, przygotowując prezentację wyjaśniającą, dlaczego ten Superkolos należał się właśnie jemu, wyszczególniłem, tutaj sobie pozwoliłem wyszczególnić takich kilka punktów i one tak naprawdę nie korespondują z tym, co zwykle się o Ryśku pisze w mediach. To znaczy zazwyczaj się mówi pięciokrotny zdobywca Everestu albo właśnie się podaje te rekordy wejść na szczyty typu Amadablan, Aconcagüe. Natomiast no, to, co najważniejsze tak sportowo w dorobku Ryszarda, to są właśnie te przejścia w stylu alpejskim. W Himalajach, w Hindukuszu, w Pamirze, w Kaukazie, także polskie, pierwsze polskie przejścia i nowe drogi. Także my dzisiaj, ja taką mapkę zrobiłem, przygotowałem. No ona jest naprawdę imponująca. Proszę zobaczyć, tam jest taka legenda, pierwsze polskie przejścia i nowe drogi. Także tutaj większość tych pasm dzisiaj odwiedzimy podczas dzisiejszej prelekcji, bo będziemy tutaj we wszystkich punktach wskazanych na Amerykach, w większości punktów wskazanych w Azji i także powędrujemy nawet w Alpy Nowozelandzkie. To jest prawdziwa, w tamtym roku
Rysiek obchodził no, tutaj szczególną rocznicę, ponieważ no, to była rocznica 50 lat wspinania i również 70. urodziny, a jeszcze tak na końcu taki performance mały przygotowaliśmy, także mam nadzieję, że to jest z Państwem wokalnie uczcimy tę rocznicę. Natomiast no, tutaj właśnie Rysiek gdzieś w skałkach im pokazuje, to był jeszcze wtedy 69 miał lat, także takie zdjęcie lekko wyprzedzające tę rocznicę. No, proszę Państwa, no, poza tym, że no, ten niezwykły dorobek górski, no, to co mi najbardziej imponuje w Ryśku, ja sobie tak pozwolę go nazywać tutaj, no, bo jesteśmy dobrymi kolegami, to jest to, że on cały czas jest aktywny, cały czas niezwykle cieszy się tym przebywaniem w górach. To jest taka sesja, którą zrobiliśmy w Tatrach w ubiegłym roku na Grani Kościelców, wyjątkowo takiej łatwej drodze taternickiej, wyjątkowo urodziwej. Robiliśmy wtedy, to była taka sesja okładkowa do magazynu Góry, także to zdjęcie wtedy również okładkowe powstało do magazynu. Dzisiaj te wszystkie te magazyny przywiozłem, one zostaną gratis dodane do każdej książki tutaj, o których później powiemy. Także będzie też można jeszcze sobie wziąć autograf na tym magazynie. Natomiast no Rysiek, jak to sama taksywka napał, on cały czas jest aktywny, cały czas, jak to mówimy, w środowisku napiera, wspina się w skałkach, wspina się w takim nowoczesnym stylu, który widzimy tutaj po prawej stronie, w stylu dry toolowym, czyli wykorzystując te czekany do wspinania zimowego, także na skalę. Tutaj jest podczas takiego treningu na ściance. No a także realizuje swoje inne pasje, jest no niezwykle aktywny, cały czas mu pracuje mózg, bo jest wytrawnym szachistą i też no, tutaj zawsze podkreślał, że takim świetnym uzupełniającym ćwiczeniem jest także dla niego tenis. W ubiegłym roku otrzymał tego właśnie super kolosa, o którym wspomniałem. No i wtedy też spotkaliśmy się z Łukaszem, który miał wcześniejszą prelekcję. Jestem przekonany, że Państwu się bardzo podobała ta prelekcja. No, dla mnie to przejście i dla Ryśka zaraz go właśnie zapytamy. Za chwilę oddamy wreszcie głos głównemu bohaterowi. Także spotkaliśmy się wtedy z Łukaszem. No i Rysiek, ty chyba musisz przyznać, że właśnie takie przejścia jak Łukasza są troszkę niedoceniane przez nasze media, które tylko trąbią ciągle o Himalajach, czasem wcale nie o tych najważniejszych osiągnięciach takich sportowych, ale Himalaje to są Himalaje, one się dobrze sprzedają. Natomiast tak niesamowite osiągnięcia jak Łukasza, który wtedy dostał taki ten mały kolosik, to jest wyróżnienie, natomiast to byłoby za przejście jeszcze z poprzedniego roku. Ja myślę, że w tym roku ma dużą szansę już mieć prawie tak dużego kolosa jak Rysiek, czyli tego super kolosa za to przejście, o którym opowiadał w poprzedniej prelekcji. Także powiedz, zgodzisz się z tym, że takie przejścia są niedoceniane? Oczywiście, może dlatego, że media, a też może większość ludzi no, nie są fachowcami, nie znają się, nie wiedzą na czym polega samotne wspinanie, szczególnie no, w takich trudnościach, jakich to robi Łukasz. No już nie mówiąc o tym, jaką technikę trzeba wypracować, żeby samemu się wspinać i jakie to jest niebezpieczeństwo olbrzymie. No łatwo jest wskazać, że ktoś tam był na szczycie 8-tysięcznym i to faktycznie ta cyfra tych 8 tysięcy jest taka rzeczywiście przemawiająca do większości ludzi, którzy się czasami nie znają nawet na górach. Natomiast przechodzimy do wspinaczki takiej twojej, jednej z pierwszych w górach tych wyższych, poza pierwszej w Ameryce Południowej, gdzie właśnie pojechałeś z Adasiem Zyzakiem. No i to była Cordillera Blanca w 78 roku. No pierwsze takie twoje spotkanie z górami Ameryki Południowej. I powiedz, no czym tam cię zaskoczyły Andy? No to coś niesamowitego. Wiadomo, że ja się wychowywałem na Śląsku, pracowałem na kopalni i na dole. No i nagle wyjeżdżam, no piękna pogoda, piękne, wspaniałe góry, egzotyka niesamowita, bo tam jednak ci Indianie, których można nazwać Peruwiańczycy, chodzą bardzo wciąż jeszcze teraz ubrani w te swoje regionalne ubiory. No ale w górach coś niesamowitego, bo góry tam są 6 i powyżej 6 tysięcy metrów, natomiast co najmniej do 5 tysięcy metrów jest bujna roślinność, bo to jest strefa zwrotnikowa, są kwiaty. No i często właśnie z takiego śniegu, z tych kwiatów, z tego wychodzimy od razu i te turnice, które są przed nami, to robi to niesamowite wrażenie.
Właśnie, tam pokonaliście taką niesamowitą drogę na tej turni, która jest widoczna tutaj po prawej, Piramida Garcilaso. No to w dwójkowym zespole z Michałem Kuligiem, no trzeba powiedzieć, że takie przejście, no przejście trwało 5 dni i nawet dzisiaj taka droga byłaby wydarzeniem moim zdaniem w środowisku wspinaczkowym. Także często zapomina się o tych świetnych polskich przejściach w tych niższych górach, prawda? No myślę, że tak. No ja jak sobie teraz pamięcią wracam do tamtych wydarzeń, ja bardzo często robiliśmy to tak spontanicznie, nawet nie nastawiając się, nie studiując tego, jakie są trudności i w skale, tylko no mówimy, no trzeba by zrobić tą drogę. Nie wiedzieliśmy, czy to w przeciągu jednego dnia, dwóch zrobimy, czy tak jak tam się zdarzyło, że w przeciągu 5 dni. I tutaj tylko jeszcze bardzo szybciutko dodam, że my się wspinaliśmy z zespołem, z Adasiem, jeszcze z Izakiem w trójkę i Michałem Kulikiem, ale później już w tej końcówce, już po różnych innych drogach, no właśnie Adaś dostał zapalenia chyba szczęki z zębem i niestety musieliśmy iść w dwójkę, czego bardzo żałowałem, bo Adasiowi się to należało. No właśnie, wiesz, jak się patrzy na ten wykaz wasz z tamtego roku, no to jest niesamowite. Teraz już się tego nie robi, znaczy nie widać, żeby młodzi, którzy jadą na przykład na wyprawy, przywozili, tam wy chyba 5 tych dróg pokonaliście, czyli jeszcze 4 poza tą piramidą, na całkiem trudne te wysokie 5-tysięczniki, prawda? No i skąd to? Po prostu to było takie niezwykłe napalenie wasze, właśnie nawiązując do twojej ksywki, prawda? Na wspinanie, kiedy już wam się udało z tej szarej rzeczywistości umknąć PRL-owskiej. No tak, tam zrobiliśmy bardzo wejście trudną drogą na Juan de East, jeszcze 6-tysięczny, ale bardzo, bardzo stroma, trudna góra. Robiliśmy nową drogę na Aguja Nevada, no i tutaj, tak jak było pokazane, piramida Garcilaso. No właściwie, no każda droga nas cieszyła. Ja może się będę powtarzał w tym, ale dla mnie to wszystko to było zawsze przygodą i trudności pokonywaliśmy tak spontanicznie, ale muszę przyznać, że no mieliśmy umiejętności po to, żeby robić takie trudności, ale wszystko to mnie cieszyło bez względu na to, gdzie, a szczególnie właśnie takie kraje egzotyczne, o których zawsze jako młody człowiek czytałem, marzyłem, że chciałbym się tam znaleźć. No tutaj ta nasza prelekcja jest premierowa i my tak tutaj specjalnie postanowiliśmy złamać taką konwencję zazwyczaj chronologiczną tych prelekcji, tylko zobaczycie Państwo, że jest to ułożone inaczej. No i zostajemy w Ameryce Południowej, tym razem Patagonia Argentyńska. No Patagonia, Wysiek, no nieprzypadkowo nazwałeś swoją agencję też górską Patagonia, bo wydaje się, że jest to no wyjątkowo kraina bliska twojemu sercu. Tutaj widzimy, tu widzimy masyw Fitzroya i po lewej stronie tak, jest Pointe Nord. Na oba wierzchołki dokonałeś pierwszych polskich wejść. Powiedz, co ujęło cię z kolei w tej argentyńskiej Patagonii? No więc powtórzę tutaj znów, że ta egzotyka, ale to, że tam Patagonia jest bardzo specyficzna, że oprócz dużych umiejętności trzeba umieć się wspinać dobrze w skale, ale również w lodzie, to są jeszcze niesamowite zmiany pogody. Bardzo często z pięknej pogody, a bardzo często to się zdarza, od razu przechodzi to w bardzo silny wiatr, że trudno nawet się wycofać ze ściany, bo te liny są pionowo do góry, stają, że trudno, często one się zaczepiają. No i faktycznie no, trzeba mieć bardzo duże doświadczenie, żeby się na to zdecydować. A jeszcze chodzi o to, że w trudnych sytuacjach no, trzeba wiedzieć, jak przetrwać taki biwak. Bo na przykład ja wspinając się na Cerro Torre, kiedyś byliśmy już blisko szczytu, ale w nocy nam porozrywało nam płachtę. Zjeżdżaliśmy, już ściana była wylodzona cała. No, wylodzone przyrządy, no bardzo, bardzo, bardzo trudno. I to oprócz tych pięknych kształtów, to mnie właśnie pociągało takie no, duże ryzyko wtedy właśnie tam. No i Patagonia też wystawia najczęściej, bardzo często alpinistów na taką niezwykłą próbę cierpliwości, którą wtedy też przetrwałeś, bo tak naprawdę no wszyscy uczestnicy twojej wyprawy już tam po miesiącu czekania na jakiekolwiek sensowne okno pogodowe zrezygnowali. No a ty zostałeś, dalej czekałeś, aż wreszcie się związałeś liną z partnerami tutaj lokalnymi i z zagranicznymi i z nimi się udało dokonać. No tak, dokładnie tak było, że pojechałem na wyprawę klubową
I tam po 20 dniach wychodzenia, wchodzenia, próbowania, zejścia, oczywiście koledzy zrezygnowali, pojechali gdzieś tam nad ocean. Natomiast ja zostałem i dałem ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, że poszukuję partnera i zgłosił się kolega, o którym nie wiedziałem, że wtedy jest tak bardzo utytułowany, Fulvio Mariani i Szwajcar. No i zgłosił się Hiszpan Pepe, który również. No i właśnie wystarczyło to, że napisałem, że jestem Polakiem i to wystarczyło, że stworzyliśmy zespół. No i faktycznie po tam kilku próbach udało nam się wejść na Fitzroya, a później nie schodząc do bazy, po biwaku pod ścianą, właściwie w śniegu, przesiedzieliśmy noc i następnego dnia weszliśmy na sąsiadującą górę Poinsenon. Także ja byłem oczywiście bardzo dumny. Przywieźliśmy do klubu właśnie sukces. Dla mnie to było no niesamowite, że najbardziej honorna góra w Patagonii, właśnie ten Fitzroy, tam najwyższa góra, no został zdobyty. Natomiast druga, równie honorna, taka druga z takich ikon, no niestety nigdy ci się nie poddała, prawda? Przymierzałeś się tam też wielokrotnie. Mowa oczywiście o słynnym Cerro Torre, znanym chociażby z filmu Krzyk Kamienia, Herzoga. No i ta ciągle ci tam jeszcze chodzi chyba, ciągle z tyłu głowy tkwi ta drzazga w postaci Cerro Torre. No fakt, to jest tak, że kilkakrotnie się przymierzałem na tej drodze Maestriego i teraz, tak jak już powiedziałem, byliśmy nawet bardzo wysoko, już prawie pod tym kompresorem, który tam jest, no i po biwaku pogoda w nocy tak się załamała, że absolutnie nie było najmniejszych szans, żeby porwało nam płachty biwakowe. Musieliśmy w popłochu zjeżdżać. Później jeszcze próbowałem wychodzić. Teraz okazało się, że ta droga już nie istnieje, bo te nity zostały powyrywane na trawersie Maestriego. I z drugiej strony istnieje taka droga, która się nazywa Ragni Road i trzeba tam, ale też trzeba tam odczekać na warunki, bo najczęściej trzeba w takim seraku przekopać taką dziurę, taką rurę jakby i dopiero tamtędy się wchodzi na szczyt. Ale to też czasami trzeba nawet kilku zespołów, którzy pracują i wspólnie, ale wciąż mam nadzieję, bo nie ukrywam, że jeszcze tej jesieni albo przełom roku no, chciałbym znów tam się znaleźć. No wiadomo, z młodszym jakimś zespołem do pracy, ale chciałbym się znaleźć na tej górze. No musi się wymienić patenty tak zwane z Marcinem Tomaszewskim, który tutaj był chyba 3 lata temu gościem górnolotnych, także on właśnie Ragni wchodził, tak, także możecie tam się skonsultować. Przeskakujemy o 10 lat, ale zostajemy w Patagonii, chociaż tym razem w Patagonii chilijskiej. No to niesamowite takie 3 turnie, to jest Del Paine. Tutaj też w takim dosyć ciekawym zespole ruszyliście na te turnie, no troszeczkę się różni tam, prawda? To wspinanie właśnie na tych turniach Pine od tej Patagonii argentyńskiej. Tak, jeszcze powiem, że tutaj jest o wiele gorsza pogoda na właśnie tych od strony chilijskiej na Torres del Paine. Jeszcze gorsza. Jeszcze gorsza, tak. Ale to było dla nas jeszcze o tyle ciekawe i chcieliśmy tam być, dlatego że nigdy tam żaden zespół z Polski się nie wspinał. Mało tego, bardzo trudno nawet dostać było tam wizę wjazdową, dlatego że tam jeszcze były czasy Pinocheta i nie tak łatwo było dostać. W końcu dostaliśmy, no i stworzył się fajny zespół. Aha, muszę powiedzieć, że ja tam rok wcześniej właśnie byłem. Dlaczego? To był mój pomysł, bo ja byłem tam z grupą niepełnosprawnych, gdzie pojechaliśmy. I oni byli na wózkach, no ale z daleka widziałem te turnie Paine i później do Polskiego Związku Alpinizmu zgłosiliśmy projekt, że chcielibyśmy to zrobić. No i nie wiem, czy by wymieniać zespół, który tam był. No mi się strasznie mi się podobało, bo to też jest właśnie charakterystyczne dla ciebie, że ty tam nie ściemniasz, czyli nie udajesz, że na przykład ty byłeś tam koniem pociągowym jakiegoś przejścia, którego nie byłeś. No bo akurat tutaj sam przyznawałeś, że Janusz Gołąb, no teraz ty też znany z przejść chociażby też himalajskich, bo zaczął też uprawiać tę dyscyplinę, chociaż był znakomitym bigwallowcem, to Janusz Gołąb takim był, prawda, tutaj można powiedzieć, że koniem pociągowym tych przejść i udało wam się tam przejść naprawdę fajne, też dokonać pierwszych polskich przejść na 2 z tych turniej. Tak, na tą turnię centralną.
weszliśmy właśnie tutaj, jest zdjęcie na tej turni centralnej, no i na turnię jeszcze północną, ale to też mieliśmy dużo szczęścia, bo wychodziliśmy też, wiało, padało, spaliśmy w takiej nyży skalnej przez kilka dni, próbowaliśmy, no ale wreszcie zrobiła się pogoda i udało nam się wejść właśnie na tą turnię centralną i na turnię północną. Oczywiście były to pierwsze polskie wejścia trudnymi drogami, muszę przyznać, bo ta jedna to droga Pioli, ale tak jak tutaj Piotr powiedział, no takim człowiekiem, który rzeczywiście nam jakby w tym pomógł, w tym największych trudnościach skalnych, no to był Janusz Gołąb, już wtedy wybitnie wspinający się w skalę. Jest taki fajny filmik stamtąd, jak Janusz tam ćwiczy gdzieś na tych drzewach jeszcze, prawda? Tam wy tam gdzieś gacie w karty, spokojnie się luzujecie, a on tam tak daje z tak zwanej szmaty, dawanie ze szmaty, to jest podciąganie się na jednej ręce, prawda? I tam Janusz nie marnował, prawda, cały czas czuwał nad swoją formą i gdzieś tam ze szmaty dawał na tych sznurkach. No ale jeszcze oprócz Janusza to jeszcze był Jasiu Muskat i jeszcze Adaś Potoczek. Rok temu był Jasiu Muskat. Też dobrze wspinający się ludzie i wciąż jesteśmy dobrymi kolegami. No i jeszcze raz tam wróciłeś, bo tam ci zdaje się, że nie pasowało, że została ci ta południowa, ta turnia. No nie udało się akurat wtedy. Natomiast ciekaw jestem, powiesz co, pojechałeś tutaj z zespołem, który tak naprawdę każdy mógłby być twoim synem. To był rok 2000, więc tutaj właśnie Łukasza Millera widać. Kaziora Marka i Poremskiego, prawda? A ty się zdaje się też z Wiwatowskim, prawda? Wspinałeś, tak. Natomiast nie udało wam się wtedy, natomiast ciekawie, sam się dogadywałeś z takim zespołem młodzieniaszków. No tak, troszkę inne mieli podejście ale tak, to byli ludzie z mojego klubu, dużo młodsi. Bardzo byłem zaszczycony, że chcieli z nami wyjechać. No moim celem to było wejście właśnie na tą jeszcze na turnię, na tą trzecią, którą nie byłem, południową. I to miałem zrobić z Wojtkiem Wiwatowskim, a oni tutaj chłopcy się jakby dostali pełną rękę do swobodną do działania. No i robili po drugiej stronie właśnie na dosyć trudną drogę, nawet częściowo nową chcieli robić, no ale w pewnym momencie na którymś z wyciągu, wiadomo, w takich górach to często są kruche kamienie tam, gdzie się robi coś nowego. Jeden z nich dostał w twarz kamieniem, który spadł z góry, no i trzeba było zjechać z powrotem, jakieś szycia miał na twarzy, no i zakończyliśmy ten wyjazd. No ale chyba oni też fajnie wspominają. Natomiast pytałeś o to, no dla mnie to było zdziwienie, że oni wtedy, większość z nich to była jaroszami. Jakieś tam mięsa w ogóle tam nie jadali, jakieś takie kiełki, coś. No może teraz już się zmieniło, ale dla mnie jakieś soje właśnie, coś. No dla mnie było dziwne, no ale... No tak, ja się parę lat wcześniej zacząłem wspinać, rzeczywiście taka dieta, typowa dieta wspinacza wówczas nie była zbyt, znaczy ona była może zdrowa, ale zbyt ekstremalnie zdrowa, tak zdrowa, że aż niezdrowa. No to, ale pić pili, także normalnie. No właśnie, wspomniałeś o tym projekcie Korona Nadziei, więc może wspomnij, bo właśnie pierwszy raz zobaczyłeś te turnie i tam to był projekt z niepełnosprawnymi. Powiedz dwa słowa, bo to no, bardzo fajna, ciekawa inicjatywa. No tak, dwa słowa. W każdym razie mój brat też się kiedyś wspinał, bo przyjechał na Śląsk i go za tym zaraziłem, więc się wspinaliśmy razem. Też kiedyś byliśmy nawet w Patagonii, ale w pewnym czasie na robotach wysokościowych spadł, złamał kręgosłup i znalazł się wśród tych, którzy jeżdżą na wózkach. No i wymyśliliśmy taką ideę, że zrobimy taką akcję Korona Nadziei. I na początek byliśmy, po raz pierwszy byliśmy na ziemi ognistej, Terra de Fuego i Cieśnina Magellana. Tam, bo chcieliśmy taki na każdym kontynencie jakiś bardzo charakterystyczny punkt zaliczyć. No również byliśmy na kole podbiegunowym na Lasse. No i tutaj chłopcy, no właśnie też byliśmy pod Aconcagua. I tutaj to wiadomo, że to było tak dotarcie w te punkty. No nie wspinaliśmy się, wiadomo, oni się nie wspinali. Natomiast mój brat tak symbolicznie dotknął tam tej góry. Natomiast ja wtedy, jak z nimi byłem właśnie pod tym Torres del Paine, to tak sobie pomyślałem, że chciałbym tam być. I nie minął rok i właśnie udało mi się tutaj z chłopakami tam to zorganizować i wyjechać. Także inspiracją było dla mnie właśnie te wyjazdy z nimi, z tymi niepełnosprawnymi.
Skaczemy znowu, no bo czas nas nagli, musimy jeszcze mnóstwo pasm i mnóstwo przygód opowiedzieć. W związku z tym, no, zapowiadając tę prelekcję, no, obiecywaliśmy, że będzie tak, że troszeczkę powiemy o szczytach, które są no, niejako dostępne prawie dla każdego takiego ambitnego górołaza. No, jednym z takich szczytów jest Aconcagua, tak zwanych trekkingowych. No i Rysiek był na niej, proszę Państwa, 34 razy, tak, nie przejęzyczyłem się, także no jest to, czy ty w ogóle wiesz, czy ktoś na oprócz lokalsów na świecie był tak wiele razy na Aconcagui? No trudno mi, nie liczę, nie sprawdzałem tych statystyk, wiem jak do następnego szczytu dojdziemy, na przykład na Madawlam, że ja byłem najwięcej na świecie, najwięcej razy, natomiast tutaj to tak, to nie było tylko tak, że wyjeżdżałem i wchodziłem jedną drogą, jedną i tą samą, nawet właśnie z tak zwanymi uczestnikami albo klientami, albo różnie tam się nazywa tych uczestników, chociaż niektórzy byli nawet utytułowani. Natomiast również wchodziliśmy z tej drugiej strony, tam gdzie Polacy robili przez tak zwany na przykład lodowiec Polaków, co i to czterokrotnie robiłem z ludźmi, którzy mieli małe doświadczenie. W większości ostatnio wchodzimy tutaj drogą tą normalną z Plaza de Mulas. I rzeczywiście tam, mimo że ta góra może wydaje się taka łatwa, to wcale nie jest taka łatwa, dlatego że tam wysokość, złe warunki, często panują silne wiatry i statystycznie to nawet połowa tych próbujących wchodzić nie wchodzi. Było tak nawet, że 1/3 tylko wchodzi. No ja mam satysfakcję, że ostatnio, będąc jeszcze w roku 2020, udało mi się przed samym lockdownem, tam byliśmy, no i udało mi się wejść i to w pięknym stylu, bo się chciałem sprawdzić z Nido de Condores w wysokości 5400 bezpośrednio do szczytu, także sprawdzałem swoją jakby jeszcze wydolność. No właśnie, bo jak się patrzy na zdjęcia, no to generalnie no nie ma tam żadnej ekspozycji, ale tak jak ty zawsze podkreślasz, że nie można lekceważyć tej Aconcagui, prawda? Także tam jest no bardzo istotna też logistyka, znajomość tych realiów miejscowych. No jest to zdecydowanie góra, pomimo że teoretycznie dla każdego, no ale jednak no, absolutnie nie do lekceważenia. No tak, no szczególnie jeżeli się idzie z drugiej strony, bo to jest tak, że to nie tylko my widzimy, przynajmniej ja nie widzę, że to jest tylko śnieg, kamienie i wysokość, ale również to jest egzotyka, że są ci gaucho, którzy tam jeżdżą na koniach, gdzie są ogniska, gdzie się pije tą yerba mate, gdzie je się w steki, gdzie dziewczyny są uśmiechnięte na ulicach, tam jest najczęściej wtedy, kiedy my jesteśmy, u nas jest zima, a tam jest akurat pełnia lata, to temperatura między plus 30 a plus 40, więc ludzie wychodzą dopiero w nocy się właśnie zjeść, czegoś się napić, muzyka, uśmiechnięci. No troszeczkę inny świat, szczególnie jak się wyjeżdża u nas z ponurej w tym czasie, z naszego ponurego kraju, który jeżeli panuje zima i nie ma śniegu jeszcze. Przeskakujemy Ameryka, czyli ruszamy o Amerykę wyższą, północną. No i Yosemite. No Yosemite, kolebka wspinania skalnego, kolebka wspinania bigwallowego. Ty robiłeś tam też pierwsze polskie przejścia, bo robiliście zarówno z Januszem Majerem, który jutro tutaj będzie, i z Tadziem Karolczakiem robiliście te pierwsze przejścia, zarówno El Capitana, jak i polskie przejścia El Capitana, jak i Half Dome. No wiesz, jak ty też masz okazję, tak wiesz, no bo wtedy byłeś w tych Yosemitach, później zresztą się też wspinałeś w latach 80. Masz też okazję patrzeć na ten niezwykły progres, jaki jest we wspinaniu skalnym, no bo wy jeszcze bądź co bądź obiliście wtedy w absolutnie normalnym czasie, na przykład Nosa, prawda, czyli to było 5 dni. Natomiast no teraz rekord na Nosie jest poniżej 2 godzin. No jest to absolutnie niewiarygodne. No i jak ty, albo też przejście El Capitana w ogóle w stylu free solo, jak ty postrzegasz ten niezwykły rozwój wspinaczki skalnej i te rekordy obecnych mistrzów skały? No teraz oczywiście to nie ma co porównywać, bo to jest kosmos, jest nieporównywalne warunki. Ludzie są wytrenowani, sprzęt jest doskonały, rozeznanie dosyć duże. Natomiast ja na pewno bym nie zamienił tego, co robiliśmy, na to, co się robi teraz, gdzieś tam biegając na jakiś szczyt w ciągu na przykład 2 godzin czy 4 godzin. Dlatego, że dla nas to była przygoda i to, że robiliśmy to dłużej niż normalnie, nawet się wtedy robiło, to głównie też dlatego, nie ukrywam, że
Janusz był naszym, jest dalej moim bardzo serdecznym kolegą, dużo mu zawdzięczaliśmy wiele wyjazdów i chcieliśmy, żeby również Janusz z nami to zrobił, więc troszeczkę to trwało, trzeba było tam ileś 30 litrów wody też przeciągać czy coś, ale muszę powiedzieć, że no wcale się nie nudziliśmy, po prostu no było to przyjemne wspinanie, tym bardziej mieliśmy satysfakcję, że przeszliśmy sławną drogę przez noc na El Capitanie, no a później z Karolczakiem też robiłem drogę na Halfdomie, drogę Royala Robinsa, też bardzo, bardzo sławną drogę, już oczywiście w lepszym stylu, w ciągu półtora dnia to zrobiliśmy. Więc powtórzę, dla nas to było sam pobyt tam, każde zrobienie drogi nas cieszyło. W ogóle nie myśleliśmy o jakimśkolwiek rekordach, bieganiu, bo to było przyjemne. No to był też twój taki pierwszy kontakt na przykład z butami Super Friction, prawda, który tam widzimy po lewej, bo w Yosemitach już wtedy się powszechnie stosowało te takie buty bardzo przyczepne do skały, także dzięki temu też chyba ty, że tak powiem, odleciałeś, jeśli chodzi o możliwość pokonywania trudności skalnych. My tam jeszcze wyjechaliśmy, to mieliśmy te nasze normalne buty, czyli korkery, przycięte te korki, podklejona guma i w tym się wspinaliśmy. No i tam zauważyłem, że jednak no właściwie wszyscy tam się wspinają całkowicie w innych bucikach i tam wymieniłem za coś, czy kupiłem, już nie pamiętam. Super Greytony się nazywały te buciki i rzeczywiście postęp był znaczny w tym. Także byłem z jednym z takich nabywców, którzy chyba pierwsi takie mieli buty. I kiedyś też mi się zdarzyło na wyprawie, gdzie byliśmy w Himalaya Garhwalu, że kupiłem kurtkę i spodnie goreteksowe, co wtedy nazywano, że to jest no, druga skóra, że sprzęt kosmiczny. I byłem no, niesamowicie tym taki podekscytowany, dlatego że wydawało mi się, że i rzeczywiście tak w to wierzyłem, że w tym można no, wszystko przetrzymać, każdą temperaturę, każde załamanie i to mnie napędzało. Wtedy w zwykłych jakieś anoraki ze stylonu, z czegoś mieliśmy, a tutaj nagle przyjeżdżają Amerykanie, mają ten sprzęt i później przychodzili do nas tam oczywiście się pożywić po ten, ale później nam to, mi to odsprzedali, bo akurat na mnie pasował ten strój. No taka prawdziwa rewolucja to 3 lata później nastąpiła, bo to były te buty Fire firmy Boreal, no nie? Ale te Super Gratony już też no, znacząco odbiegały in plus od korkerów czy tych europejskich butów. No McKinley, no najwyższa góra z kolei w Ameryki Północnej. Powiedz Rysiek, bo tam akurat tak wiele razy cię ona nie widziała na szczycie, chociaż to było 9, prawda, bo to ciągle jest 9. I to z czego to wynika? Czy z tego, że to jest mniej atrakcyjny cel, czy też może z przepisów Parku Narodowego Denali? Jaka jest przyczyna, że jest taka duża dysproporcja między Denali a Aconcagua? No więc powiem tak, że dla mnie Denali, czyli Mont McKinley, byłby o wiele atrakcyjniejszy w prowadzeniu wypraw, dlatego że no, tłumy ludzi no, każdego roku się zgłaszają, żeby ewentualnie poprowadzić wyprawę, tylko no, powiem, że od wielu lat prowadzenie wyprawy przez kogokolwiek niż licencjonowany przewodnik, to który uzyska tą licencję, bo nie wszyscy Amerykanie przewodnicy uzyskują, jest tylko kilka agencji, oni mogą prowadzić. Natomiast to wszystko, co robią inni, to jest nielegalnie i często się zdarzało, że nawet potrafili na lotnisko nawet z zawodowych przewodników, czy to francuskich, czy szwajcarskich, czy coś, wydelegować i wysyłać ze Stanów, bo jest to nielegalne po prostu prowadzenie i często można jechać na zasadzie, że jesteśmy partnerami, no ale jak już ktoś po raz któryś tam jest na tym, to już jest podejrzane, no i wtedy rzeczywiście ma się duże nieprzyjemności. Także od jakiegoś czasu, moje ostatnie wejście to było, gdzie zabrałem swojego syna, który wtedy miał 15 lat i też wchodziliśmy na szczyt. Też ksiądz Krzysztof Gardyna był w tym samym czasie, wchodziliśmy, no ale tam się dało wytłumaczyć, że jestem synem, że ci pozostali mają doświadczenie i są samodzielni, że my jesteśmy grupą właśnie kolegów. Natomiast no, też jest to góra, której absolutnie nie można lekceważyć i ty sam tego doświadczyłeś, bo tam miałeś taki plan, żeby wejść dokładnie w 45. urodziny, no i tam niewiele brakowało, abyś w te 45. urodziny dokonał żywota właśnie na McKinley'u, prawda?
No właśnie, była kiedyś taka przygoda, że... Znaczy wyjechałem z dobrym zespołem, bo wtedy był Jacek Masełko i Rysiu Knapczyk i Janek Orłowski. I szliśmy i nawet no była... Zdarza się już w partiach podszczytowych piękna pogoda. Natomiast ja sobie wymarzyłem, że 24 czerwiec, moje urodziny, są za dwa dni, że pójdę sam. No i rzeczywiście oni weszli. No, mówią to się dobrze, poczekamy na ciebie. No, ja zacząłem tego 24 czerwca, natomiast pogoda taka, że nic nie widać, wieje straszliwie. Próbowałem wychodzić trzy razy z przełęczy, się musiałem cofnąć, bo wiatr był silny, ale w końcu jakoś to lekko zelżało, wszedłem na szczyt samotnie, dokładnie w dniu swoich urodzin. No ale później zaczęło się robić no, niesamowicie, no właściwie już tragicznie, bo tak, nic nie widziałem, zlewała mi się tam mgła, zlewała mi się ze śniegiem. Trzykrotnie kopałem jamę śnieżną, żeby w ogóle przeczekać, bo nie wiedziałem, gdzie schodzić. Koledzy się oczywiście martwili na mnie, bo nie zszedłem. Mało tego, zaczęło bardzo silnie padać, stało się lawiniasto. No i następnego dnia, no następnego mówię, ale dlatego, że tam właściwie jest widno, tylko zmrok się robi, bo w tym czasie jak wchodzimy, to słońce nie zachodzi. Jest 20, prawie 4 godziny, jest widno. No i wszedłem w dużym zagrożeniu lawinowym. Oczywiście miałem dużą satysfakcję, natomiast no niesamowicie samotnie, dużo stresu przeżyłem. Chłopcy tam czekali na mnie rzeczywiście z szampanem, chociaż się okazało, że był zamrożony, także musieliśmy go rozstawiać. No, było to bardzo, bardzo, bardzo ryzykowne, także wracając pamięcią, chyba już bym czegoś takiego nie popełnił, takiego błędu. No i Azja, no proszę Państwa, no Azja, no musimy przecież w końcu wylądować w tej Azji. No tak, to był rok 77, no wtedy to było takie Eldorado, gdzie Polacy wyjeżdżali, i przywozili różne rzeczy, stamtąd jakieś kożuszki, jakieś coś, no i powiedzmy ten wyjazd się zwracał, natomiast no to była absolutna egzotyka tam, no oprócz tego, co tutaj Piotr wymieniał, ja tam udało mi się wejść wtedy na po raz pierwszy na dwa szczyty 7-tysięczne, ale również na szczyt 6-tysięczny, 6-6, tam prawie około 7, gdzie zrobiliśmy nową drogę, no to jeszcze no, dużo zwiedzaliśmy, bo tam Bamian, Bandiamir, te różne te posągi Buddy, to była niesamowita egzotyka, na każdym kroku te kolorowe świątynie, ci ludzie bardzo fajnie poubierani, bardzo przyjaźni, zarówno no, mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. I to wszystko, ta muzyka, nie mówię o tym, że, bo ja nigdy nie paliłem, ale zawsze koledzy to tam właśnie te faje z tym haszem, z tym wieczorne takie imprezy. No, to było niesamowite, także faktycznie później można było żyć nawet przez lata tą przygodą. No i to taki świat, którego za chwilę już nie było, prawda? Bo to inwazja radziecka i wiele tych miejsc przestało istnieć. No taki absolutnie, tak absolutnie w ostatniej chwili jeszcze zdążyłeś to zobaczyć. Natomiast no, też chyba tam się przekonałeś, no jest to, trzeba przyznać, że jest to chyba taki też trochę od Boga, ta łatwość aklimatyzacji, no bo chyba wtedy już poczułeś właśnie na Kohetes, na Akerczaku, że dobrze się aklimatyzujesz, że nie masz problemu z tym. No tak, zauważyłem, no mogłem się porównywać z innymi, bo zauważyłem, jak się ludzie aklimatyzują, w jaki sposób. No ja nie ukrywam, że wchodziłem w te góry już w jakiś sposób przygotowany, że byłem zawodnikiem judo, przez kilka lat ćwiczyłem, że sam jakoś, no nigdy nie paliłem w życiu, właściwie do 40 iluś lat w ogóle nie piłem ani kawy, ani niczego. No ale to było takie naturalne, ja się tam do czegoś nie zmuszałem, ale miałem inną pasję, to mnie bawiło. No i nie ukrywam, że to chyba jakieś są też geny, że to nie każdy choćby chciał, choćby nie wiem jak żył estetycznie, to będzie miał takie zdrowie. Odpukać, no wciąż to mi służy i rzeczywiście ta wysokość też. Zauważyłem, że również mój syn ma coś takiego, że na wysokości bardzo dobrze się sprawdza, bo miał 14 lat, to był ze mną właśnie w Karakorum. Przechodził przez różne przełęcze, miał 15 lat, no wchodził na Denali. No tak na razie to zdrowie mi dopisywało. No pierwszy 8-tysięcznik,
weźcie, znaczy weźcie jak weźcie, bo ty tak naprawdę gdzieś tam tych 8-tysięczników wcale nie szukałeś na siłę, to było, miałeś wtedy 34 lata, kiedy wszedłeś na... I paradoksalnie ten Broad Peak, bo o nim mowa, no wcale nie był wtedy waszym głównym celem, prawda? Bo celem był szczyt właśnie, który jest troszeczkę poniżej tej magicznej granicy 8 tysięcy, czyli Gaszerbum IV. No ale tak się zdarzyło, że też, co by nie powiedzieć, to bardzo ładny szczyt udało się zrobić. Przypomnij trochę, to jest kultowe zdjęcie z Januszem, tam wymienialiście się w tym Bajorku. Także no tak, tam kiedyś no, ta karawana trwała kilka dni, nadal trwa, no ale wtedy no, wykorzystywało się no, każde na przykład wodę, czy szczególnie jak tutaj ciepłe źródła, więc Janusz, ja i tam na tym kultowym zdjęciu jest Krzysiu Wielicki. Były to tak bardzo króciutko dwie wyprawy połączone. To właśnie Jurek Kukuczka i Wojtek Kurtyka, oni mieli zamiar wejść, zrobić najpierw trawers na Broad Peakach, a później wejść tą świetlistą ścianą na Gaszerbrumie IV. A dla mnie takim magnesem, który mnie przyciągnął na tą wyprawę, to było, że my byliśmy zespołem, który jakby przygotuje im wręcz zejście, ale wejdzie drogą łatwiejszą na ten szczyt, ten właśnie Gaszerbrum IV, który ma prawie 8 tysięcy metrów, ale mieliśmy również pozwolenia, że będziemy wchodzili na Broad Peak. No i rzeczywiście ja nigdy nie byłem w Karakorum, to były dla mnie pierwsze takie góry. Wcześniej no, nie miałem takich zapędów na szczyt 8-tysięczny, ale to była duża przygoda jak zwykle dla mnie. No więc mówię, rzeczywiście pojadę. No i muszę przyznać, że udało nam się mi, Januszowi Majerowi, który pewnie będzie jutro, wejść na szczyt i Walek Fiut był z nami też. W tle jest tam K2. No i tutaj mnie to nawet teraz zastanawia, jeżeli Państwo zobaczycie. My nie wychodziliśmy w nocy, wychodziliśmy nad ranem albo wcześniej na przełomie nocy i na szczycie 8-tysięcznym byliśmy w takich ubraniach. Proszę zauważyć, nie ma kombinezonów, nie ma podgrzewanych butów, rękawic. Po prostu mieliśmy taką kondycję, taką wydolność, żeśmy tam weszli na ten szczyt, zeszliśmy, jeszcze było w miarę widno, wieczorem zeszliśmy. No i coś niesamowitego. Tak byliśmy doskonale przygotowani do tych wypraw. Także ja teraz widzę najczęściej zespoły tam już po założonych linach. My wtedy nie mieliśmy tam u góry założonych w tej grani lin żadnych. To wychodzą o 10 wieczorem, a wracają następnego dnia, na przykład w nocy wracają. Następnego dnia, przypomnę tutaj, często biwakują po drodze, mają podgrzewane buty, często kombinezony, nie wiem jakie, podgrzewane rękawice. No i to świadczy o naszym wtedy takim przygotowaniu, że my z tych Tatr wynieśliśmy no, bardzo duże umiejętności techniczne. Potrafiliśmy się posługiwać czekanem. Zresztą to mi się przydało w paru innych wyprawach, że żeby nie to, że moje umiejętności, to oczywiście bym nie zszedł samodzielnie. No ale to było tak, no, troszkę było wtedy przygotowanie lepsze. Ja nie mówię o niektórych ludziach, którzy też są bardzo dobrze teraz przygotowani. To są, ale bo często media przedstawiają nam, że wchodzą jakieś tłumy na Mount Everest, wchodzą na tam co innego, również teraz zaczęły nawet na K2 wchodzić, ale to jest wszystko po przygotowanych trasach. Jakieś liny są powieszone, z szerpą się idzie, z tlenem i tak dalej się często to pokazuje. No ale to nie było za naszych czasów wtedy, kiedy jeszcze wchodziliśmy. No już nie mówiąc, że Krzysiek Wielicki zrobił to pierwsze wejście na jednodniowe na z bazy na Broad Peak właśnie i z powrotem. No i też znakomite przejście Wojtka, prawda, i Jurka. Także no to była prawdziwa złota era polskiego himalaizmu. No przenieśmy się, bo nas tutaj czas goni. Jak ja mam tutaj zdradzić tutaj szczegóły od kuchni, to jesteśmy dopiero w połowie pytań, więc musimy przyspieszyć i tam może będę przeskakiwał niestety, bo tutaj zegar odlicza nieubłaganie ten czas, a tutaj okazuje się, że jednak nam się robi wywiad rzeka, czyli tak jak tutaj jest książka Wywiad rzeka, to nam się tutaj robi wywiad rzeka na scenie, ale myślę, Rysiek, że nikt nie narzeka, prawda? Państwa nie narzekacie. Dzięki za zachęcenie. No przeskakujemy na taką ścianę, która była no prawdziwie taką kultową ścianą polskiego himalaizmu w latach 80.
no, wielkim celem, celem XXI wieku de facto. No później wprawdzie no, w takim średnim stylu, ale no, Rosjanie ją finalnie zrealizowali. Nam się nie udało, wielokrotnie były próby podejmowane. No ty dwukrotnie na niej, najpierw to był rok 85, prawda? Brałeś udział w tej pierwszej wyprawie polskiej na... Wtedy, kiedy Rafał Hołda zginął. On był partnerem moim i Jurka Kukuczki. No ja tak w zespole chodziłem z Jurkiem Kukuczką. No i później, nie wiem czy mówić dalej, o 89. No, za chwilę przejdziemy do 80. No niestety to była, proszę Państwa, tragiczna ściana. No praktycznie na każdej wyprawie tutaj ktoś zginął z Polaków. No i tak mówię, Rafał Hołda, no ty jak pamiętam, no nie za bardzo już byłeś w stanie później tak psychicznie, podejrzewam, no w sensie, że no to jest różne podejście akurat, ale no Rafał się z Wami wspinał bezpośrednio, prawda? No, no raczej tak odpuściłeś. Kolega, tak. Klubowy kolega, w związku z tym no po prostu już gdzieś tam ten zapał do wspinania, nie ma się co dziwić, no spadł w tym roku 85, zresztą już później te próby były takie trochę rozpaczliwe, które nastąpiły. Natomiast no w 89 roku no tutaj zwróciłeś z Jurkiem, z którym de facto wtedy spinaliście się razem z Rafałem i zginął. No i był ten atak Jurka. No, ja tak myślę, że może już nie będziemy tego po raz kolejny opowiadać, bo to już chyba każdy słyszał, podejrzewam, w tej sali tę tragiczną historię, jak Jurek zginął właśnie podczas tutaj ataku już bardzo wysoko na tej ścianie. Natomiast wiesz, jak tak się patrzy na twój, na ciebie tutaj widać, to zdjęcie chyba mówi wszystko, to lewe, czyli po zejściu z tej ściany, zresztą dramatycznym wycofie bez liny. No i tak jak się patrzy na ten wykaz, na te kolejne lata, czyli w 90 roku tam prawie się nic nie działo, więc to jednak ciężko to ułożyć sobie w głowie, prawda, po takich przeżyciach. No tak, nie wyjeżdżałem wtedy tak w góry wysokie. No nie ukrywam, że no każdy pyta, no Rysiek, jak tam, ci się zacząłeś dalej się wspinałeś, czy czemu nie rzuciłeś, bo wielu ludzi oczywiście po jakichś tragediach przestaje się w ogóle wspinać, szczególnie jeżeli to bliski kolega zginie. Natomiast no, trzeba troszeczkę czasu, żeby dojść psychicznie do tego, do wspinania się na wysokim właśnie takim ryzyku, szczególnie jak się ma już rodzinę, dzieci, to trzeba troszeczkę już rozważniej do tego wszystkiego podchodzić. No i tak też było w moim przypadku, że no musiałem troszkę jakby ograniczyć te wyjazdy takie na szczyty najwyższe, szczególnie no na te takie ryzykowne próby bez poręczy, bez tych szerpów, no tam, gdzie w każdej chwili się coś mogło wydarzyć. No to chyba po prawej, to myślę, że to jest jedno, być może ostatnie zdjęcie Jurka, no nie? Bo to jest na ostatnim biwaku. Tak, bo my startowaliśmy z 8000 metrów, właśnie z takiej płachetki, która tylko była rozbita, no i tam wystartowaliśmy. No nie ukrywam, że teoretycznie mieliśmy szansę na wejście na szczyt, bo akurat pogoda się zrobiła. Doskonałą aklimatyzację mieliśmy, bo za każdym razem to więcej niż 2 miesiące byliśmy w bazie, wtedy akurat te 72 dni, więc doskonale się, chociaż to tak nie jest, bo większość kolegów, którzy tam byli, to już miała dosyć, w ogóle nie chciała z nami wychodzić, mimo że to byli dobrzy, no, był Pawlikowski Maciej, był Przemek Piasecki, zdobywcy 8000-ników, ale oni już mieli dość, nie chcieli wychodzić, także tylko ja zostałem z Jurkiem, którzy mieliśmy chęć tam wejść, no i dlatego też to była jakby próba ostatniej szansy, że próbowaliśmy i dlatego to było tak ryzykowne na pojedynczej linie i tak dalej, no ale byliśmy, zarówno Jurek, jak i ja, no wiedzieliśmy, na co się porywamy. No wróciłeś w sumie, ten 90 rok to właśnie był tym rokiem wyciszenia, no i 91, no wielki powrót na takie kolejne urwisko, które jest w gruncie rzeczy no nie mniej imponujące niż Lhotse, można powiedzieć, niż południowa ściana Lhotse, bo tutaj południowa ściana Annapurny, no niesamowita droga Brytyjczyków, taka przełomowa w ogóle w himalaizmie, no i bardzo udana wyprawa, prawda, bo to rzadko się zdarza, żeby tylu uczestników weszło tak trudną drogą na 8000, to kolejny, jakby można powiedzieć, dowód, jak wielkie mieliśmy wtedy to zaplecze tych mocnych himalaistów. Także powiedz, no jakbyś porównał tę ścianę, bo widać, no
proszę Państwa, no to nie jest deptanie bynajmniej po śniegu, a mówimy o ośmiotysięczniku, prawda, lewe zdjęcie. No i też tutaj rozmiar tej ściany widać na prawym. No i wspomnij, jak to się tam wszystko układało. No tu mamy zdjęcie, akurat twoje zdjęcie, twojego zdjęcia szczytowego nie było, tylko w twojej kolekcji, tylko jest ta maskotka, prawda, na szczycie, natomiast mamy Krzyśka Wilickiego na szczycie. Także dwa słowa o południowej ścianie Annapurny. No więc tak, to jest bardzo trudna i ryzykowna ściana, dlatego że często schodzą lawiny. Ja też miałem przypadek, że nawet liny były pozrywane i właściwie cudem szedłem już na wygiętej śrubie. Jednej liny były przecięte u góry i znalazłbym się pewnie u podstawy ściany, wchodząc tam. To było bardzo, bardzo ryzykowne. Ściana bardzo spiętrzona. Uważam, że technicznie chyba najtrudniejsza z tych wszystkich szczytów 8000, które robiliśmy. No ale powiem, że mieliśmy bardzo dobry zespół, że był Boguś Stefko, że oczywiście Krzysiu Wielicki, banda była też w naszym zespole, jeszcze kilku innych. No i w końcu udało nam się wejść. No ja jestem, o tyle byłem zadowolony, że wtedy szedłem z Wandą i z Rudygierem, ale samotnie, bo i tak była partia, górne były niezaporęczowane, że wszedłem o 11 i już byłem na szczycie. Także nawet tak jak w książce opisałem, zbliżając się do szczytu, no niesamowite takie wzruszenie mnie ogarnęło, że musiałem radiotelefon wyłączyć, żeby nie słyszeli tego mojego załamującego się głosu. No i z tej drogi z Annapurny pierwszej, z południowej ściany jestem z drogi właśnie Boingtona, jestem niesamowicie dumny, także było to duże osiągnięcie. Bo to było takie twoje marzenie przez całą karierę, to znaczy co się zbiega akurat data zdobycia Annapurny z twoją datą urodzin niemalże dokładnie i tak sobie później, jak sobie to uświadomiłeś, to gdzieś ta Annapurna tam cały czas z tyłu głowy siedziała, prawda? No dokładnie. W 50 roku właśnie Francuzi zdobyli oczywiście od drugiej strony tą tak zwaną drogą normalną. No i ta Annapurna, ja oczywiście czytałem tę książkę tam Herzoga o tych ich odmrożeniach, amputacjach, właściwie prawie rąk całych i tak dalej, w tych biwakach na zejściu. To było no, pierwszy ośmiotysięcznik, który został zdobyty, więc to tam tkwiło w tej mojej głowie, jakby się tylko nadarzyła taka okazja, że można wyjechać jeszcze na taką legendarną południową ścianę Annapurny, no to byłem rzeczywiście pod wrażeniem. No musimy dwa słowa powiedzieć o Wandzie, bo Wanda, właśnie wspomniałeś Wandę, że Wanda też wtedy była. To była, można powiedzieć, taka późna Wanda. Ja wiem, że to jest niepopularne i może to się w ogóle nie powinno tak mówić, nie wiem, ale ale to powiedzmy, nie? No bo to tak trochę było, że ta późna Wanda, tak to nazwijmy, no to ona tak trochę miała przerost tych ambicji nad możliwościami już na tym etapie, prawda? Ty ją spotkałeś tutaj, spotkałeś ją gdzieś tam pod Serotorę, ale było tak trochę, że ambicje miała niezwykłe całe do końca. No a jednak już ta wydolność pod sam koniec kariery spadła, no bo niewątpliwie była genialną alpinistką, himalaistką, natomiast no później się jakby nie pogodziła z tym spadkiem tych swoich, swojej wydolności. No tak, to już się coraz to częściej zauważało, że już Wanda chodzi wolniej, że ma różne problemy. No ja nigdy nie byłem bezpośrednim partnerem z Wandą, natomiast no, spotkaliśmy się pod właśnie w Patagonii, spotkaliśmy się tam, byliśmy uczestnikami tej samej wyprawy, natomiast to w pewnym momencie no, Wanda nie przestała wyjeżdżać, nie przestała stawiać sobie ekstremalnych celów, no i zakończyło się tragicznie, no, śmiercią Wandy na Kanchenjunze, chyba niepotrzebną, no ale to już jest historia. 93 rok, też no ośmiotysięcznik ważny w twojej karierze, no oczywiście wcześniej mówiliśmy, natomiast no tutaj wejście w 93 roku do Gonkinshofera, nie będziemy mówić o samym przejściu, natomiast fajne przeżycie, samym wejściu, ale fajne przeżycie, fajne, no osobliwe, akurat wielu himalaistów wspomina, natomiast ty chyba jedyny raz tak mocno miałeś takie halucynacje podczas tego przejścia i takie...
To prawda. Po prostu Nanga Parbat jest taką górą, o której czytałem, Samotne wejście Hermana Bulla, na tą górę zdobycie, i byłem pod wrażeniem właśnie tej góry. Wiedziałem, że to jest, że największe przewyższenie z bazy do szczytu jest. No i zawsze marzyłem, żeby tam jechać. No i jak to zwykle bywało, no zatrudniono mnie jako organizatora takiej międzynarodowej wyprawy, gdzie byłem liderem. I wtedy, ale ja też na tej wyprawie był Bogdan Stefko, którego doskonale się znaliśmy. I my przyszliśmy do bazy i właściwie w przeciągu 2 tygodni, bez aklimatyzowania się zbytniego, pokonaliśmy te przewyższenie ponad 4000 metrów, które było do szczytu, bo tam jest poniżej 4000 metrów baza. W takim stylu rzeczywiście, no, można powiedzieć, półalpejskim, natomiast na zejściu to też było coś niesamowitego. Nigdy w życiu wcześniej ani później nie miałem takich przeżyć, że tak, wspinaliśmy się szybko. Te oczywiście partie te z ostatniego obozu do szczytu bez żadnej liny, bez asekuracji, bez tym, bo Bogdan się wspinał też bardzo dobrze zimowo, dużo z dróg w Tatrach zimowych, ja też. No i tam poszliśmy i na zejściu, no, wydawało mi się, bo miała grupa Anglików przyjechać, takich turystów właściwie do bazy, i wydawało mi się, że oni tam gdzieś są w namiocie, kiwają do mnie ręką, do ten, ale mówię, no nie, to ja muszę wracać do obozu, pójdę tam sobie do tego. I wydało mi się, i wyszedłem do tego namiotu, i właśnie mówię, no czemu ja do tych Anglików nie poszedłem? Może bym coś zjadł, się napił, no ale chciałem do swojego namiotu. I doszedłem, i później przyszedł po mnie Boguś Stefko do namiotu i mówi, ja mówię, słuchaj, no wydawały mi się niesamowite rzeczy. Tam widziałem jakichś Anglików, mi rękami machali. I ten mówi, Rysiek, to chyba ty nie jesteś jedyny, bo ja tam w tych trudnościach, w których wchodziliśmy, to miałem cały czas wrażenie, że moja dziewczyna, która tam jest, to podawała mi rękę, żeby mi pomóc w tych trudnościach. A jeszcze właśnie w tym momencie, jak schodziłem, byliśmy odwodnieni i też widziałem kiosk taki z Coca-Colą, także mówię, czemu ja tam nie poszedłem się napić? To jest coś niesamowitego. No, my wiemy, z czego to wynika, jest niedotlenienie mózgu i różne takie różne majaki są. No. Ale to było to, że tak bardzo, bardzo szybkie wyjście ja do góry bez aklimatyzacji właściwej. No musimy powiedzieć o Everestie. 5 razy na nim byłeś, także masz go obfotografowanego ze wszystkich stron. Czym się różni, tak wiesz, jakbyś mógł powiedzieć, zresztą abstrahując od tych dzisiejszych problemów, czyli korków tam na tych drogach i tak dalej, ale która droga, jako sama droga wspinaczkowa, która droga ci się bardziej podoba? Od północy czy od południa? Oczywiście od północy, czyli od strony tybetańskiej, dlatego że no, zawsze to była droga trudniejsza i wtedy, kiedy jeszcze ja wchodziłem, to wchodziło po 3 albo 4 uczestników w ciągu całego sezonu, a ponadto te właśnie to o zdobywaniu tej góry i atakach przez Malorego, tam, że z tamtej strony wchodzili, a przynajmniej no, próbowali wchodzić te uskoki niesamowite, gdzie ta drabina, gdzie... Ale też mnie ciągnęło, dlatego że to Tybet, no coś egzotycznego, i chciałem tam być. W 90 roku, 4 wchodziłem od strony nepalskiej, ale też jako przewodnik międzynarodowej wyprawy. Tak tylko wspomnę, że każdy tam z uczestników już wtedy wpłacał 64 tysiące dolarów. Ja nie dość, że nic nie musiałem wpłacić, zresztą nie byłoby mnie stać na pieniądze, nawet dużo niższe, to jeszcze dostałem za to pieniądze i byłem na szczycie. Także, ale zdecydowanie od strony tybetańskiej jest o wiele ciekawiej. Tam nawet nie mogą się tworzyć takie kolejki, jak teraz są pokazywane od strony tutaj, od strony Przełęczy Południowej, właśnie od strony Nepalu. Czyli zdecydowanie, jeżeli ktoś mnie pyta, od strony tybetańskiej wchodzi, od strony północnej, filarem północnym. No właśnie, tu jeszcze parę zdjęć z Everestu. Przejdziemy jednak do K2. No bo cóż, no północny filar K2 to takie kolejne opus magnum. No przepiękna formacja. Widać tutaj szczególnie pięknie, wydaje mi się, po prawej stronie, przy tym zachodzącym słońcu.
No, no jeden też mi się, też to był niewątpliwie taki szczyt wymarzony przez ciebie, bo w 86 roku już myślałeś o tym, żeby chciałeś jechać na tę wyprawę, która tam przyniosła też równie wiele triumfów, jak i tragedii, trochę jak ta ostatnia, zimowa. Natomiast to wyśniona góra, przepiękna droga, więc znowu chyba takie doświadczenie, które można trochę porównać do tej Annapurny, prawda? Bo świetny zespół, znowu też Krzysiek Wielicki, Piotrek Pustelnik, z Piotkiem właśnie stoicie tutaj na szczycie. No też coś, co z pewnością wydaje mi się, że byś zaliczył do takich co najmniej tego twojego top three. No tak. K2 to wiadomo, że to jest marzenie każdego himalaisty, szczególnie kiedyś tak było, że góra niedostępna, bardzo piękna, trudna, kapryśna i każdy by chciał tam wejść. I również to było moje marzenie. W 86 miałem wypracowane pieniądze, byłem w zespole na tej Magic Line i Janusz Majer był liderem. Zresztą Janusz może jutro poopowiada o tym, ale w końcu jako, że urodził mi się syn, wiadomo, że musiałbym wyjechać, troszeczkę trzeba było tych pieniędzy mieć, więc zrezygnowałem. I z tego wyjazdu w ostatniej chwili chłopcy tam weszli, chociaż były też tragedie, że wróż zginął, że była tragedia, kilku ludzi tam zginęło, ale wydawało mi się, że też bym wszedł, jeżeli oni weszli, nie czułem się gorzej, bo tam Piasecki, Wróż chodzili, Bożyk, prawda, bym był w tym zespole. No i przez całe 10 lat no miałem trochę pretensje tak jakby do losu, że no nie pojechałem tam, abym wszedł. Ale już tak bardzo króciutko, po 10 latach, właśnie rok 96, Krzysiu Wielicki też kilka razy próbował na K2 wchodzić, nie udało mu się. No i to zróbmy wyjazd od strony właśnie północnej, od strony chińskiej. No i ja się na ten wyjazd właśnie też mnie zaprosił, byłem z tego bardzo zadowolony. No i walczyliśmy tam długo, bo cała wyprawa od wylotu do powrotu trwała 3 miesiące. No ale weszliśmy zarówno Krzysiu Wielicki, Piotr Pustelnik i ja. No była to niesamowita przygoda. Ja, jeżeli mnie ktoś pyta o największe dokonanie takie w górach najwyższych, to wymieniam, że największą satysfakcję mi sprawiło K2, bo to wtedy taka góra wymarzona, wyśniona, no chociaż nie najtrudniejsza technicznie, no ale to jest marzenie, było jeszcze do niedawna, no każdego chyba himalaisty. I już za pierwszym podejściem właśnie zarówno Piotrowi, jak i mi udało się stanąć na wierzchołku. Na sam koniec, jakbyś chciał młodym ludziom, którzy chcą taką swoją ostatnią radę, którzy chcieli pójść w twoimi śladami i też spędzić no, większość życia w górach, no bo to chyba to jest twój największy sukces, że większość życia spędziłeś w górach i cały czas go spędzasz, prawda? No tak, no trzeba to lubić, zwykłe słowa, trzeba mieć pasję. Oczywiście do tego troszkę trzeba mieć szczęścia, zdrowie czy coś. No ja tak jak Piotr wcześniej mówił, no To mnie bawi. Wiadomo, że nawet połowy nie mam tej wydolności, co miałem ileś tam 30 lat temu, czy coś, czy to w trudnościach, czy wydolności takiej fizycznej, ale wciąż mnie to cieszy. Każdą okazję staram się wykorzystać, czy to w skałkach, czy to na dry toolingu, czy nawet takie zwykłe wyjazdy gdzieś w Tatra, gdzie niezbyt trudne rzeczy robimy. No dodatkowo, tak jak opowiadałeś, no, chodzę na tenis, gdzieś tam coś innego. W każdym razie musi to być pasja, trzeba to lubić i no, zadeklarować się, czy to ewentualnie ma być tylko sama przyjemność, czy dodatkowe chcemy emocje mieć, tak jak tutaj na przykład pokazywał Dudek, prawda, Łukasz, że trzeba mieć tą pasję wiele dni samotnie gdzieś kosztem na przykład innych przyjemności, no bo jednak nic z niczego nie przychodzi. Oprócz tego, że się ma ten dar od Boga, powiedzmy, te geny, czy tą psychikę, to jednak trzeba temu dopomnieć, jak w każdym sporcie. Także pasja, no, determinacja, no, najlepiej jak się to lubi, co się robi. Mam taką niespodziankę dla Ryśka w związku z tym jego jubileuszem. Także chciałem Bogusia Chynka, gdzieś tutaj mamy, organizatora i naszą wspaniałą prowadzącą, bo oni muszą mi pomóc, ja nie mogę być sam tutaj, bo chcieliśmy taki mały... O, właśnie. A, no właśnie, tak. I jeszcze, o, proszę, także tak. Będziemy, proszę Państwa, taki mały performance. Mam nadzieję, że dołączycie do nas. Kratarnów jesteście?
Zaśpiewamy, troszeczkę sparafrazujemy znany wszystkim hymn 100 lat, niech żyje nam, tylko będziemy wspinać 100 lat, niech się wspina nam. Także my robimy trio, a państwo z nami. Także raz, dwa, gorzej niż ja nikt nie będzie śpiewał, także proszę popozdać się wszystko. Piotr świetnie wyciąga górne C, więc bez obaw. 100 lat, 100 lat, niech wspina się, wspina nam. 100 lat, 100 lat, niech wspina, wspina się nam. Jeszcze raz, niech wspina się nam. Niech wspina się nam. Brawo. Dziękuję, dziękuję ślicznie. I zapraszam za ileś lat, nie wiem, na 50, 50 lat w górach, tak? Książkę. Dokładnie, dokładnie. Mam póki nadzieję, co mamy 40... że w przyszłym roku już będzie... Tak, proszę mi wybaczyć ten popis wokalny. Dziękujemy pięknie i brawa na Ryszarda jeszcze raz. Ryszard Pawłowski. Od 50 lat niezmiennie, jednakowo, napalony na góry. Wyprzedza nawet dobrze odżywionych kiełkami 20-latków. I Piotr Droszcz, najlepszy redaktor, któremu zwierzają się najlepsi himalaiści. Ryszard Pawłowski. Dziękujemy bardzo.